Witam szanowne grono widzów. Dzisiaj jedziemy na Słowację, więc zapnijcie pasy. Mamy dwie kamerki, przód i tył. Zobaczymy jak będzie. Objeżdżamy Rysy. A będzie, powiem wam, całkiem fajna traska. Będziemy podróżować bardzo, bardzo, bardzo krętymi trasami, które chcę wam właśnie dzisiaj pokazać. Więc w sumie pogadamy sobie troszkę po drodze o tym, jak wjeżdżać w zakręty, żeby się na samym początku naszej przygody motocyklowej no nie spotkać z barierką. Tak więc zapraszam. Dzisiaj jedziemy przez Jabłonkę do nakręty trasy na Słowację, żeby mniej więcej zobaczyć jakieś wnioseczki, wyciągnąć z wchodzenia w zakręty. O, to będzie naprawdę zajebiste. A ja to lubię. Nie wiem jak wy, ale zakręty to jest coś fantastycznego. Patrzcie na to. A teraz wskakuje lektor. Będę się tam przeplatał z tym gościem, co na tym oto jedzie. Słuchajcie, wrzucam wam linka do opisu filmu z artykułem genialnym, bardzo rzetelnym, o hamowaniu silnikiem, o wejściu w zakręty, o stylach jazdy. Ja chciałem wam przekazać taką empiryczną stronę, taką praktyczną stronę, w jaki sposób ja się uczę mniej więcej wchodzenia w zakręty. Pierwsza najważniejsza rzecz od momentu, kiedy wsiadłem na motocykl, to jest wyzbycie się przekonania, że nie wolno naciskać za hamulec przy zakręcie. Bullshit? Trzeba właściwie czasami nawet, jest to trailer braking, czyli innymi słowy hamowanie takie kontrolowane. Nie naciskamy na maksa na hamulec, tylko delikatnie. Myślę, że w zakręcie maksymalnie do 50% można sobie pozwolić. Oczywiście zależy od twoich opon, zależy od nawierzchni. No właściwie żwir to jest chyba dla mnie najważniejsza przeszkoda do ominięcia, tak naprawdę. Okej, mamy bardzo dużo zakrętów teraz. Holy fuck, ale to wygląda. Trójeczka. Oczywiście możemy używać hamulca, ale nie na maksa. Uwaga, tu jest mega turbo zakręt. O, pochył jest bardzo wskazany. Czym bardziej się pochylamy przy zakręcie, tym oś motocykla jest no bardziej pionowo, bardziej do pionu. Wtedy nasze zawieszenie bardzo fajnie pracuje. Przynajmniej taka jest teoria. Redukcja. Ok. Elegancko. O ile tu jest motocykli! Oh, fuck me! Gdzieś się skupiłem na nich. Ale jest obczaj... Ja pierdolę, tu jest fajnie. I trzeba, z tego co zauważyłem, przydałoby się puścić hamulec tuż przed zakrętem, żeby sobie się ładnie, gładko w ten zakręt bić. Następna sprawa to jest silnik, hamowanie silnikiem. To właściwie jak zauważycie, cały czas motocykl jest na biegu, to jest istotne, żeby właściwie nie wyzbywać się tej mocy hamującej silnika. Ponieważ przy pochyle, w momencie kiedy złapiemy za sprzęgło, to czasami może nam przednie koło zacząć uciekać, tak jakby. Wszystko jest fajnie opisane w tym artykule i ja rzeczywiście hamowanie silnikiem uznaję jako coś oczywistego, coś co rzeczywiście wam pomoże w tych wszystkich zakrętach i trzyma was tak naprawdę to wszystko na drodze. Kolejna sprawa to tam gdzie patrzysz, tam jedziesz. I tak właściwie się mówi, z tego względu, że rzeczywiście jak wchodzisz w zakręt, to powinieneś patrzeć tam daleko przed siebie. Jednakże w praktyce jest tak, że musisz patrzeć, rzeczywiście zerkać na przednie koło, co tam przed twoim kołem jest. Czy tam jest jakaś dziura, czy tam jest właśnie żwir. Żwir naprawdę uznaję za największego wroga takich ostrych zakrętów. Trzeba się bardzo mocno skupić. Się skupiam na kamerze, cokolwiek innym, czymkolwiek innym, to wybija mnie to z rytmu. Redukcja.
Okej, tak więc powiem wam szczerze, że przyjazd na Słowację, żeby się uczyć jeżdżać na zakręty jakąś super zawrotną prędkością, to może dobry pomysł, ale no wcześniej przydałoby się zdecydowanie pójść na tor. Chciałem iść w sierpniu, ale nie będę miał teraz kasy. Jest takie fajne szkolenie właśnie z zakrętami w krakowskiej szkole. Kosztuje chyba 580 zł, minus 100 zł, jeżeli tam robić kurs u nich. Akurat ja nie, więc nie ma teraz szmalu, ale się wybiorę, bo chciałbym w tym roku. Zobaczymy, jak będzie z kasą, jak będzie z terminami. Ale ogólnie bardzo wam polecam pójście właśnie na jakieś doszkalanie, a nie uczyć się tylko i wyłącznie na publicznych drogach, bo no, różnie to się może skończyć. Ale ogólnie to, co było za nami, to było najpiękniejsze przeżycie, jakie nie wiem, jakie przeżyłem jadąc na motocyklu. Zajebiste, zajebiste. Przyjedźcie dokładnie tutaj, w to miejsce. Jest wyjebane w kosmos. O, cudownie. Tak więc, prosta sprawa. Redukcja biegu, prędkości, zastosowanie prędkości do zakrętu. Najlepiej wyjście sobie GPS-a, odparcie na jakiś, nie wiem, no tak, żebyście mogli zerkać w ciągu ułamku sekundy. Będziecie wiedzieli, jak ten zakręt jest ostry, bo to też jest istotne. Jak pierwszy raz jedziecie gdzieś no, w trasę, bo nie masz pojęcia, czy to jest 180, jeżeli nie masz mapy, czy to jest 90. Jaka musi być redukcja prędkości przy zakręcie. Tutaj mamy taki gładki 90. Bardzo fajnie. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć, co z tym kolankiem. Ogólnie kiedyś myślałem, że to jest taka podpórka. Głupio myślałem bardzo. Ale z kolankiem chodzi głównie o to, że mierzycie, jak bardzo możecie się pochylić na tym motocyklu. A jeżeli dotykacie kolanem gleby, to znaczy, że już ten pochyl jest maksymalny. Oczywiście trzeba odpowiednią technikę zachować jazdy wtedy. Ja nie schodzę na kolano, nie mam w ogóle tych sliderów, ale też nie umiem za bardzo jeszcze, muszę się na torze nauczyć dobrze schodzić. O, to jest zajebiste, ja pierdzielę. Wow. Tu nie wiedziałem, że będzie 180. Kolejna sprawa to są style wchodzenia w zakręt. Ja się dowiedziałem, że są style klasyczne, style enduro, style na supersporty. I właściwie fajną jest rzeczą, żeby wrzucić sobie gdzieś kamerę i zobaczyć, jak twoje ciało się zachowuje, jak ty sam wchodzisz w ten zakręt, z tego względu, że ja myślałem, że jakoś się mocno pochylam. Nie jest to prawdą, ja bardziej jeżdżę klasycznie niż na sporcie, chociaż rzeczywiście staram się zejść jak najniżej, ale teraz dopiero widzę, że te moje pochyły wcale nie są jakieś ogromne, więc jestem w sumie pozytywnie zaskoczony tym wszystkim. Wybiorę się jeszcze na tor i poznam tajniki wchodzenia w zakręt, ale podsumowując, najważniejsze jest poznanie swojego motocykla. Ja jeżdżę na 500, ktoś jeździ na litrze, jeszcze na Harley'u, to będzie zupełnie inaczej wchodził ten zakręt. Ten motocykl się inaczej będzie zachowywał, ma inne opony, inny tonaż, inną moc. Ale najistotniejsze jest to, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I powoli przesuwać te granice, nie bać się tak naprawdę. To jest najistotniejsze, bo jak zawładnie tobą strach, no to wtedy bardzo złe rzeczy się dzieją. O fiksacji wzroku i innych takich rzeczach jeszcze będziemy mówić. Ja jeszcze o tym, o tych zakrętach, o trail breaking dokładnie zrobię konkretny filmik, już nie taki bardziej obrazowy jak tutaj. Więc trzymajcie za mnie kciuki. No i zapraszam na samą końcówkę tej małej podróży na Słowację. Powiem wam, że jechanie w deszczu to nie jest jakaś turbo tragedia. Musisz mieć po prostu takie wdzianko, wrzucasz, skakujesz i masz wyjebongo wtedy. Jedyny problem jest z nawigacją i z GoPro, które tam ma te wtyki odsłonięte. No bo widzisz, mój drogi kolego, jazda na... i koleżanko, mam nadzieję. Jazda na motocyklu to jest no, w dłuższych trasach. No to musisz mieć coś takiego gdzieś schowany w zadupku, żebyś zawsze mogła sobie wyciągnąć i na lajcie jechać, bo właściwie przestało właśnie padać. Holy shit, serio? No serio!
przestało! Aż się musiałem zatrzymać, żeby zobaczyć tą całą dolinę. To jest po prostu genialne, jak to wygląda. Uwieczki, jeziorko. Po prostu bajka, nie? Jakaś pieprzona bajka. Serio.